Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I w ostatnim odcinku poznaliśmy nową postać Douglasa, nowych przeciwników, psy. I teraz mamy znowu kolejny przeciwnik, kolejnych przeciwników. Jakieś kraby. Krawy? Nie. O kurde. Skorpiony. Dobra. Nie chcę tego. Ja zaraz do Was wrócę. Muszę tylko ściszyć. Okej, jestem z powrotem. Gdzie mamy ogólnie jeszcze przeciwników? W pierwszym pokoju. Okej. A ja tu nikogo nie ma. Może w łazience siedzi. Co to za robaki? No, wybuchają. Zadają obrażenie swoim. No, dobra. Small box. Flara. Ale ja tego nie chcę. Podziękuję. Dobra, i ogólnie gdzie mamy iść? Mamy iść na piętro. No tu mam pieska. Mamy iść na... wiedziałem, że się nie obejdzie. Wow! Za blisko są. Nie ma szans uniknąć tych ataków. Słabe tabletki. Może być. Co tu mamy? Zamknięte. Tu ktoś jest. Co? Nie chcę ich zabić. Nie wyciągaj broni. Jeżeli chodzi o tą przemianę, ona nie była taka drastyczna jak w kafeterii, w kafejce. Trzeba przyznać. Tu nic nie ma. Syndikacja. Mam coś w śmietniku. Jest amunicja. No dobra, to idziemy do góry. Dobra, to się weźmiemy i pokażemy. Albo i nie. O kurde. Myślałem, że są tylko dwa. Trochę tego expa jest. Dobra, i do którego pomieszczenia mamy klucze? Nie.
Może do tego. Tak, do tego. Co tutaj mamy? A, to jest nasz cały, bo to jest nasz pokój. Może chcesz się położyć? Nie. Może zadzwonić chcesz? Łazience. Kurde, ale dostaliśmy pokój. W porównaniu do tych, co widzieliśmy, no to jest prawdziwy luksus. Tutaj mamy jakiś silos. O, tam to się jest. Co to za typ? Dobra, no to trzeba było zejść po tej drabinie. Zobaczyć, kim jest ten facet. Ale od tego dowiemy się w następnym odcinku. Żegnam się z wami, cześć.